Baseball i jego odpowiednik dla kobiet softball oraz karate, a także surfing, jazda na deskorolce i wspinaczka sportowa znalazły się wśród 5 dyscyplin sportu rekomendowanych do włączenia do programu Igrzysk w Tokio w 2020 roku. Łódzkie to silny ośrodek w nowych dyscyplinach olimpijskich w Polsce. Wiąże jakieś nadzieje, jeżeli chodzi o Tokio 2020. I pomimo, że jest jeszcze trochę czasu do igrzysk, to już się rozpoczęły przygotowania i cieszy nas bardzo informacja, że karate dołączyło do grona sportów olimpijskich. Ja mam to szczęście, że mam starszą, bardziej doświadczoną koleżankę, która na pewno bardzo napędza na treningach. I dzięki temu udało mi się już pierwszego razu, jak startowałam na Mistrzostwach Polski Seniorów, zdobyć srebro. Rok później udało mi się zdobyć to złoto i jednocześnie dołączyć do kadry seniorskiej. Generalnie kadra Polski opiera się w dużej mierze na zawodnikach z Kutna. Olimpiada zbuduje jakby ten ruch w całej Polsce i baseball pójdzie z powrotem na dobre tory awansu. Mam nadzieję, że Polski Związek wykorzysta tę szansę. No, myślę, że będzie wszystko jak najlepiej dla naszej dyscypliny baseballu i softballu. To, że jesteśmy z powrotem na olimpiadzie, tylko pomoże nam, szczególnie softballowi, bo baseball jest troszeczkę bardziej znany w świecie. Nawet gdy ktoś pyta, co to jest softball, to łatwiej tłumaczyć, mówiąc, że jest to baseball dla kobiet. Akceptacji MKOL-u nie uzyskały m.in. squash, kręgle, sumo, futbol amerykański oraz przeciąganie liny. Gmina Sławno w powiecie opoczyńskim otrzyma ponad 7 milionów złotych unijnego dofinansowania na projekt mający na celu zwiększenie ruchu turystycznego. W ramach projektu m.in. przy kamieniołomie Owadów Brzeziński powstanie geopark. Zapraszamy do nadsyłania tematów i współredagowania kolejnych odcinków naszego Flesza. Piszcie na adres flesz@łódzkie.pl.